Cześć! Właśnie przyjechaliśmy do hotelu Lamberton, aby zobaczyć, jak 16 pięknych finalistek przygotowuje się do gali Miss Mazowsza, która odbędzie się już 5 czerwca w Ciechanowie. Dzisiaj kolejny dzień, cały dzień prób od godziny 10. I tak naprawdę skończyłyśmy niecałe pół godziny temu, więc to była szybka przebiórka i już widzimy się tutaj. Tak, jesteśmy po kolacji. Dzisiaj w sumie zamknęłyśmy już wszystkie pokazy mody i wszystkie wyjścia, choreografie. I jutro kolejny przed nami dzień bardzo intensywnej pracy, ale jesteśmy już coraz dalej i czujemy takie wsparcie od właśnie organizatorów, od wszystkich, którzy są tak jakby wśród nas i no, czujemy się takie dobrze zaopiekowane. Ale i tak trochę docenione, no bo tak, no tu dużo się dzieje. Jutro mamy też lekcję, naukę chodzenia na szpilek, co wiadomo na wybiegu jest bardzo ważne, więc będzie się znowu dużo działo. Tak, myślę, że przed nami jeszcze dużo, dużo pracy, ale tak jak koleżanki powiedziały, jak najbardziej jesteśmy na dobrej drodze. Oczywiście tutaj jutrzejsza lekcja chodzenia też da nam wiele, gdzie będziemy mogły po prostu doszlifować te nasze układy. W tych trzech dniach na pewno najtrudniejsze dla mnie były próby, ponieważ było bardzo ciężko, były nowe układy taneczne, były nowe wyjścia. Na początku było nam naprawdę ciężko, ale z czasem coraz lepiej nam to wychodzi, więc myślę, że to jak najbardziej. Co było najtrudniejsze? Wydaje mi się, że najtrudniejsze dopiero przed nami. Mamy dużo pracy nad choreografią, jest skomplikowana, dużo się dzieje, ale myślę, że to też dobrze, bo dzięki niej każda z nas fajnie się tam zaprezentuje. Więc chyba do tej pory najtrudniejsze było chyba skupienie i scalenie całego układu. Dzisiaj udało nam się go zamknąć, więc tak jak mówię, chyba najtrudniejsze przed nami, żeby wszystko teraz razem pokazać. Dla mnie najtrudniejsze były początki, nie wiedziałam, jak to wszystko będzie wyglądać, więc było to po prostu dla mnie bardzo trudne. Ja również uważam, że jednym z najtrudniejszych elementów tutaj były próby, ponieważ tak jak dziewczyny wcześniej wspomniały, są bardzo ciekawe układy choreograficzne. Dowiecie się Państwo już na gali, jak to wygląda. Dużo pracy przed nami, ale naprawdę będzie się działo. Najfajniejsze od momentu, kiedy się pojawiłyśmy na zgrupowaniu dla mnie, był moment, kiedy dostałyśmy kreacje od pani Anny Cichosz, które były bajkowe i niesamowite. Ja się pokażę w kreacji bajkowej, która jest niesamowita. Dziewczyny będą miały swoje świecące. Kreacje są wieczorowe i na pewno każdemu wypadną do gustu. Natomiast dla mnie najfajniejsze tutaj na tym zgrupowaniu było przede wszystkim poznanie tutaj wszystkich koleżanek. Sama przygoda po prostu w sobie, nowe doświadczenie. Przykuło jeszcze uwagę moją firma Lamu, która będzie na pokazie. Super kolory, myślę, że będzie super pokaz po prostu. Według mnie najfajniejsze są choreografie, ćwiczenia z Tomaszem Barańskim, ponieważ bardzo wtedy z dziewczynami możemy się zbliżyć i fajnie spędzić czas. Natomiast zaintrygowała mnie bardzo kolekcja Kawskiej, są to bielizna i piżamy. Osobiście właśnie zaczynam występ bielizną i czuję się w tym bardzo zmysłowo i kobieco i myślę, że każda kobieta by znalazła coś dla siebie. Na gali będą układy taneczne przygotowane przez Tomka Barańskiego, założyciela grupy tanecznej Next, z jego prawą ręką Jurim Żurajewem. Galę poprowadzi wiecznie młody Krzysztof Ibisz wraz z współprowadzącą Klaudią Wiśniowską. Zgadza się, będą tam elementy salsy, będzie taniec bardzo dynamiczny, jak również bardziej elegancki w sukniach wieczorowych, także na pewno będzie na czym zawiesić oko. Wielka gala finałowa odbędzie się w Ciechanowie już 5 czerwca. Już ponad 500 osób potwierdziło swoją obecność na wydarzenie, także zapowiada się bardzo duża gala. Jeśli nie możecie pojawić się na gali osobiście, zapraszam Was serdecznie 5 czerwca o godzinie 19 na kanał na YouTube przeambitni.pl. Nie może Was zabraknąć. Oczywiście zachęcam Was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama przeambitni.